To jest opowiadanie dla osoby Odry. Jest przepływ. Tytuł opowiadania: rzeka zakwitła cała, pokryta spódnicami, kolorowymi halkami, sukniami. Prolog. Z początkiem maja dwie heksy, pisarka i aktywistka Agnieszka Szpila z aktorką i filozofką Anną Kłos wypłynęły na głębokie wody ekoseksualności i ekofeminizmu, by razem stworzyć adaptację powieści Heksy na zamówienie ówczesnej dyrektorki Transatlantyku TD, zacumowanego w samym sercu miasta, w porcie przy placu Defilad. Ich podróż odbywała się kameralnie. Płynęły własnoręcznie skleconym czółnem, przeżywając liczne przygody, tworząc, śmiejąc się, płacząc, obierając nabrzmiałe sokiem truskawki i pomidory, ucząc siebie nawzajem praktyk zmieniających życie, tryskając twórczo i nie tylko. W pierwszych dniach września miały przesiąść się z czółna do transatlantyku, na którym czekała na nie kapitanka statku i reszta załogi, by 15 grudnia dobić do celu, czyli premiery spektaklu. W sobotę, 9 grudnia, statek zderzył się z górą lodową, by w poniedziałek zacząć tonąć. W środę połowa statku była już pod wodą, a w czwartek transatlantyk TD dotarł do krainy Kuklandii. Do dziś nikt nie ma pewności, co tak naprawdę wydarzyło się na statku, a Anna ze Szpilą próbują zbudować nowe czółno. Ta opowieść miała rozpocząć się zupełnie inaczej i popłynąć w innym kierunku, ale nie tyle strumień świadomości, co rwący potok nader wyraźnych obrazów wspomnień zniszczył zaporę i zaczął przelewać się ze mnie po swojemu na papier, będący faktycznie stopem metalu, plastiku i kwarcu z Doliny Krzemowej. Nie mogłam nic zrobić, szarpałam się z sobą, próbując forsować czułą opowieść o miłości bioluminescentnej, ale przegrałam. Es tut mir leid, jakby powiedział jeden lud zamieszkujący tereny rzeczne, z których pochodzę, i mocno umlouwan, jakby powiedział drugi lud, który od zarania dziejów zamieszkiwał je z tym pierwszym i z moim własnym na zmianę. Czując napierające obrazy, dźwięki, zapachy, wspomnienia, poddaję się rzece. Nie mogę walczyć dłużej z potokiem słów zalewających ten wąski przesmyk we mnie, który sprytnie łączy zgliszcza przylądka prawdziwych przeżyć z zatoką wyobraźni. Teraz pozostaje mi tylko wierzyć w to, że opowieść, która przepłynie przeze mnie, jest naprawdę tym, co chce wam powiedzieć Odra. Święta rzeka Słowian, starsza siostra Ślęzy, Bystrzycy i Nysy, matka Baryczy i Bobru, prababka Kwisy, w której topiłam się, karmiąc w dzieciństwie łabędzie. Zatem do dzieła. Pierwszy raz w życiu nie słucham tego, co podsuwa mi moja wyobraźnia, tylko kładę się na rzece i wsłuchuję w jej toń, a ty, moje ciało, nie szarp się, nie wij, nie szamocz i nie rwij gwałtownymi ruchami powietrza. Bądź spokojne, ciężkie, bezwolne, niezmącone bojaźnią. Pozwól się tej świętej rzece pochwycić i ściągnąć mnie niżej, pod powierzchnię, gdzie tylko czasem blikują jak diamenty promienie słońca. Oddaj rzece cały mój ciężar, stawy, ścięgna, pneumę, grube po babce Leokadii, litwince kości. Opadaj głębiej i głębiej, jakbyś zapadało się w puch. Annę Kłos, dziewczynę o włosach płowych i długich tak, że aż kobiercujących po kość krzyżową, nazywaną przez medyków sakrą,
poznałam podczas jednego z tak zwanych sabatów w mieszkaniu reżyserki, kapitanki transatlantyku TD. Tego wieczora przy stole w kuchni uginającym się od owoców lasu i morza, reprezentowanych przez to, co prezentuje las i przyrządzone na różne sposoby śledzie, Anna siedziała jakby nieobecna, patrząc w dal, pochłonięta głównie wychylaniem się poza czasoprzestrzeń. Słyszałam o niej sporo, ale nigdy wcześniej jej nie poznałam. Usiadłam obok i zapytałam, kładąc swą dłoń na jej dłoni: dokąd płyną twoje myśli? Do Odry! Zaśmiała się śmiechem takim, jak najbardziej lubię, niewyszukanym, rubasznym, zaczerpniętym prosto z przepony, jakiego nie tolerują zazwyczaj u kobiet mężczyźni. Spojrzała na mnie przelotnie. Jestem ze Szczecina, moje myśli zawsze płyną z Odrą. Hydro dziewczyna, pomyślałam z radością i wyszeptałam konfidentnie: a ja z Dolnego Śląska, czyli duet życia. Najlepiej. Ucieszyłam się. Poczułam ulgę. Będę miała z kim odpłynąć z dala od wiślańskiego brzegu, nie tkwiąc dłużej na skalę rozbitków, kiedy podczas sabatu nie przypasuje mi lot. Zerknęłam na Annę ukradkiem i dopiero teraz zauważyłam, że część jej płowych włosów upięta jest na czubku głowy, przekrzywiony na prawą stronę bawoli róg, co w połączeniu z lekko zaburzoną symetrią brwi nadawało jej cudownie awanturniczego charakteru. Spojrzałam na nią raz jeszcze. Hybryda jednorożca z dziewczyną, ale nie tylko. Córka przemytnika albo nieślubne dziecko szefa szczecińskiej mafii, najpewniej urodzone jako wcześniak. Sądząc po rozgorączkowanych oczach, błądzących teraz, chciałam w to wierzyć, wskutek spotkania ze mną po różnych obiektach, traperska czapka kierowniczki sabatu, wyszukany haft na obrusie, fryzura interlokutorki vis-a-vis, motyw myszki Miki na bluzie jednej z uczestniczek. Błędny wzrok rozgorączkowanych oczu sprawiał, że moja hiperaktywna natura zaczęła buzować przy niej jeszcze bardziej niż zwykle. Daleka krewna syren z oceanu niespokojnego, pomyślałam, nie poddając się próbie skatalogowania Anny po umbertowsko-ekotiańsku. Jednak cały czas ponosiłam porażkę. Wszystko to razem wzięte nie wystarczało, by opisać złożoność zewnętrznej powłoki Anny. W końcu pomyślałam: mityczna wywłoka. Czując, jak następne epitety napływają do płata czołowego i opływają prawą i lewą półkulę. Ale nie! I to nie to. Piratka. Właśnie tak, w dodatku zainfekowana miłością do Odry podobnie jak ja, do tej samej rzeki, która podczas wietrznych dni pluła mi w twarz, kiedy rodzice przechadzali się ze mną maleńką w wózku po wrocławskim nadodrzu. Nie jestem piratką, tylko wikinżką, zaśmiała się Anna, prawdopodobnie czytając mi w myślach. Co ludzie rzeki potrafią robić na zawołanie, jakby to było prostsze od pstryknięcia palcami, jakby ich myśli były przenoszone falami albo przekazywane wraz z wodą metodą z ust do ust, bez użycia języka. Telepatia zamiast gramatyki. Z Anną nie trzeba było zakotwiczać się w żadnym temacie ani transportować nadmiarów słów i sensów. Żegluga myśli odbywała się bowiem poza głównym nurtem. Myślałaś kiedyś o tym, jak topografia Heimatu dużo mówi o ludziach? Zagadnęłam w myślach Annę, a ona zgodziła się ze mną, potakując głową, choć przysięgam, że żadne słowo nie padło wówczas z mych ust. Ktoś, kto mieszka w pobliżu rzeki, odpowiedziała werbalnie, a nie telepatycznie Anna,
Zupełnie inaczej obchodzi się z życiem, śmiercią i czasem. Inaczej się czesze, inaczej myje, inaczej ubiera, inaczej kocha, inaczej się kłóci. Częściej płacze, ale też częściej wzywa policję podczas domowych awantur. Stałość, kochana szpilo, jest dla nas, rzecznych sióstr, raczej abstraktem, jakością bez większej wagi, banalnym epizodem, za którym nie warto tęsknić. Byłam w szoku, nie ukrywam. Nie dawało mi spokoju, zwłaszcza ten fragment z policją. Anna jakby to wyczuła i na znak bym nie drążyła tematu, tylko machnęła ręką. Jednak kiedy wychodziła z sabatu, rzuciła w moją stronę coś jakby zaklęcie. Trzymaj się, szpila, i zapamiętaj, nigdy przenigdy nie odłączaj się od Odry, naszej rzeki. Wyszła, pozostawiając mnie w dużym napięciu, a ja po powrocie do domu poczułam, że tego wieczoru poznałam prawdziwą piratkę. Niech spierdala z tą wikińszką, tego się nawet nie da normalnie wymówić. I że chcę z nią wyruszyć w podróż po Odrze skleconym wspólnie czółnem. W gronie tak zwanych heks byłyśmy dosyć lubiane, acz nie do końca rozumiane przez resztę. Niemry, myślano, a czasem także mawiano o nas, bo szybko okazało się, że tylko my z Anną należymy do plemienia Wichajstra, z niemieckiego Wichajstra, czyli jak się nazywa. Jesteśmy bowiem zakładniczkami germańskiej składni. Lubimy kończyć zdanie orzeczeniem, co na terenach zamieszkiwanych przez Wiślan uznawane jest często za błąd językowy. Jakby złowienie sensu nie mogło się obyć bez spektakularnego wytrysku czasownika. Złowić sens, by go międlić z czułością, a na końcu dobić i wypatroszyć. Jawiłyśmy się jako predatorki leksykalne, molestujące pasywno-agresywną, stawiającą na podmiot polszczyznę. Polszczyznę, w której głównie chodzi o to, by podtrzymać, kto pan, kto sługa, kto cis-heteronormatywny katolik, a kto queeroświr, kto kozioł, kto kat, kto drabina, a kto w niej szczebel. Byłyśmy dumne z przypisanej nam tożsamości, heretyczki poronionych form językowych i dilerki niepowołanych treści, przemytniczki frazeologicznych potworaków, protosyreny składniowej barokowości, jebnięte, ale w granicach normy. Bo jednak mimo życiowych ekscesów, dzieci rano na czas do szkoły, przestrzenie międzyzębowe czyste, ginekolog raz na rok, a w lodówce zawsze jajka, masło i awokado o długim śladzie węglowym, że aż wstyd. No i te włosy, na które zawsze czeka w szafie nad wanną dobra odżywka. Kiedy rozpoczynałyśmy pracę nad adaptacją Hex, wiedziałyśmy, że będziemy się zanurzać głęboko. Potrzebowałyśmy zatem wody. Ja mam wielką wodę na ścianie, powiedziała Anna. Faktycznie, kiedy odwiedziłam ją po raz pierwszy, zrozumiałam, co miała na myśli. Na ścianie, w dużym pokoju, wisiał wielki obraz autorstwa Justyny Smoleń zatytułowany Woda. Wyobraź sobie, że to fragment Bałtyku, do którego właśnie wpłynęła Odra, powiedziała Anna. I tak zaczęło się nasze tworzenie wspólnie z Odrą, do której wpływa jej siostra Nysa, rzeka wielu spalonych heks. Nysa i jej wody niosące popiół i kości pławionych kobiet. Fragmenty ich kolorowych spódnic i halek, które utrzymywały je na wodzie, nie pozwalając zatonąć, a tym samym skazując je kolejno na proces tortury i śmierci. Rzeka haftowanych czepców, pod którymi kryły oskarżone o czary swe długie włosy. Uwierzcie, że Odra, siostra Nysy, była z nami przez cały czas.
płynęła w żyłach, zmieszana z krwią. Była w ślinie, której strzępki rozprzestrzeniałyśmy, klnąc, śmiejąc się, płacząc. Kiedy wieczorami, już rozdzielone codziennym życiem i jego obowiązkami, przed snem dotykałyśmy swoich czułych miejsc, czułyśmy w sobie jej przepływ. Nasza wilgoć była więc także wilgocią rzeki. Czy zatem można zobaczyć w niej coś więcej niż tylko bohaterkę opowieści albo coś ponad tło akcji zdarzeń? Może jednak sprawiedliwie będzie uznać ją za współautorkę? A jeśli tak, czy w konsekwencji jej imię nie powinno być zapisane obok mojego i Anny w adaptacji powieści? Przecież przepływając przez nas, tworzyła ją razem z nami. Meandrowałyśmy tylko dzięki niej i jej niezwykłemu dziedzictwu. Czułyśmy, że tylko dzięki niej możemy zejść pod powierzchnię i wyłowić, co dotychczas ukryte, na samym dnie. Czasem pod koniec tych twórczych sesji miałyśmy poczucie dryfowania na krze. Zmęczone, wyplute przez nią, często ze zmrożoną krwią wskutek tego, z czym do nas przypłynęła, patrzyłyśmy na siebie, nie wierząc w to, co się wydarzyło między nami, osobami ludzkimi i osobą rzeką. A chciałabyś się kochać z krzykiem odlatujących żurawi? Spytała raz Anna, dryfując na krze. One przychodzą po zmierzchu, wydobywają z siebie klangor. Chciałabym, odpowiedziałam i poczułam, że nigdy dotąd nie kochałam się z dźwiękiem. A słyszysz, jak dużo tu istnień żurawich? Średniowieczne miasteczko, jak z bajki, zaczyna zalewać woda. Zamiast szukać dla siebie ratunku i uciekać wraz ze wszystkimi, zaczynam przedzierać się w stronę rzeki, jak w obłędzie. Jest to trudne, woda płynie przez kręte uliczki wartkim nurtem, sięga już moich kolan. Widzę niesione przez nią, poderwane gwałtownie domowe sprzęty, narzędzia czeladnicze, części garderoby, martwe przydomowe zwierzęta. Przedzierając się przez pogrążony w panice tłum, dzierżący w rękach ułamki dobytku i niemowlęta, mijam przepływającą obok mnie kościelną monstrancję i lichtarz, znak, że podmyło już któryś z miejskich kościołów. Dokąd zmierzasz? Szarpie mnie kostucha w biskupich szatach. Spoglądam w puste oczodoły, nabieram wody w usta i pluję w nie bezczelnie. Kostucha kiwa z dezaprobatą czaszką i odchodzi, brodząc po kolana w wodzie, potykając się o cynowe wiadro. Wiem tylko, że robię coś zupełnie innego od pozostałych. Zamiast uciekać z miasteczka i ratować życie, zmierzam w kierunku rozszalałego żywiołu, a zatem i śmierci. Kiedy udaje mi się w końcu dotrzeć nad rzekę, widzę wycięte przy jej brzegach, teraz pochłoniętych przez wodę, kikuty drzew, jak po wielkiej rzezi. Z kikutów wypływa gęsta krew, zlizuje jej krople, krew drzew smakuje żywicą, ma tę samą gęstość. Woda zachłannie sięga jęzorem. Łakoma, ślini się, pieni, pluje, zabiera wszystko, co staje na jej drodze. Jakby wycięcie lasu sprawiło, że się zbiesiła i dostała wścieklizny. I wtedy, kiedy mój rozum podpowiada mi wiać, robię coś przeciwnego. Chwytam za gałąź wielkiej, zwalonej siekierą wierzby o jeszcze buzującej życiem korników miazdę i opuszczam swe ciało w głąb rwącej rzeki. Wiem, że najprawdopodobniej tego nie przeżyję, ale rzeka przyzywa mnie i jest to wołanie, którego nie mogę zagłuszyć. Spoglądam w niebo, nie wiem po co, bo na pewno nie szukam w nim Boga,
widząc teraz jak na dłoni, co ma prawdziwą moc dawania życia i pochłaniania życia, pojenia i zatapiania, a potem opuszczam się z zamkniętymi oczami pod powierzchnię. Kiedy otwieram je pod wodą, widzę tylko granat zmieszany ze szmaragdową zielenią. Jakaś gałąź oberwana przez wodę uderza mnie w twarz i zahacza o moje włosy. Przeszywający ból. Przytrzymuje się korzenia zwalonego młodego drzewa, którego woda nie pochwyciła jeszcze do końca w swe objęcia. Próbuję nie utonąć, co chwilę wynurzając na moment twarz, by zaczerpnąć powietrza i rozpaczliwie szukam gruntu pod stopami, lecz nagle czuję, że moje stopy spoczywają na czymś ciepłym i miłym w dotyku. Kiedy cały czas trzymając się z całych sił korzenia, próbuję wykonać kolejny krok, zaraz napotykam na coś podobnego, a potem jeszcze i jeszcze i jeszcze, jeszcze tylko szybki haus powietrza i schodzę pod wodę. Widzę stado krów zabranych przez zachłanną rzekę, co po niektóre jeszcze mleczne. Stąpam jak po moście po ich jeszcze ciepłych od mleka wymionach. Czyż w święto wiosny nie nakarmiłam tej rzeki swym własnym porońcem, a także porońcami Brunhilde i Bernadette? Mogłyśmy je zakopać jak zawsze u progu domostw. Tak, robiło się tutaj od zawsze, by chronić to, co swoje, najswojsze, najmojsze. A jednak, potrafiąc czytać wodę, chciałyśmy zrobić coś dla wszystkich, uchronić miasto przed kolejną powodzią. Oddałyśmy zatem nasze sztywne, zsiniałe dzieci ziębem wiecznym dotknięte tej, którą kochałyśmy nade wszystko. Rzece. Stoję w pokoju Anny, zalana majowym słońcem. Patrzę na obraz wiszący na ścianie. Tonę. Szpila. Wróć do mnie teraz, mówi Anna. Jesteś rzeką, jesteś Odrą, jesteś Nysą Kłodzką, jesteś Amritą, śliną, wilgocią. Zobacz, tam z lasu wychodzi jakaś postać, idzie do ciebie, starodziewica. Ni kobieta, ni dziewczynka, ni starucha, a raczej wszystkie zawarte w niej w jednej. Krzywa bogini, krzywulinka. Pomyśl o wodach płodowych, które wylewają się z matki Heleny Szpalt, kiedy zaczyna ją rodzić. Obok niej krowa zdradza z siebie cielątko. Poczuj, co mówi starodziewica do ciebie rodzącej. Co mówi do ciebie w tej chwili? Nie wiem. Nie wiem. Spróbuj, zanurz się w tym jeszcze raz. Spójrz na obraz. I mów do mnie, jak starodziewica z tej wielkiej wilgoci, z tej powodzi, z tych potopionych krów, z wód płodowych tej rzeki. Na kropcie wycić ulicę do pępka wody rzecznej zmieszanej z matczyną szczyną. W oczka zapuśćcie ślinę z krowich wymion, mleka uszczknijcie dzieciakowi i do gęby nakapcie, ale i oczy zakropcie, co by wszystko widziały w prawdzie. Do uszu wpuśćcie nieco odchodów ptasich. Zaprawdę powiadam wam, ptasim głównym, uszka dziecku wysmarujcie, bo ona słyszeć musi, co na wysokości, co w niebiesiech się dzieje. Albowiem tylko ptactwo dostęp ma k temu, co nie na ziemi. Kilka łusek z ryb złowionych w rwącej rzece wetknijcie dzieciątku między paluszki, co by kiedy topiona będzie umiała się w wodzie poruszać i nie zemrzeć. Popiołu do buzi nakładcie dziecinie i ze śliną zmieszajcie. W ten sposób ziemia ze śliną waszą zmieszana zabezpieczy dziecko przed niemotą. Władzę nad językiem będzie taką miało, że będzie gadało tylko, kiedy chcieć będzie, a jej milczenie znaczyć będzie więcej, niż ludzka mowa. Dobrze, Szpila. Poczułam to mocno. Chce mi się płakać ze wzruszenia.
Płyniemy dalej. Albo inny dzień, inna słońca, jaskrawość, inny cień rzucany przez nie na obraz Justyny Smoleń na ścianie, na wodę. Przychodzę podniecona upałem, zalane wilgocią od zapachu czereśni, drogich jak nigdy dotąd, ale też napęczniałych tak, że wieczorami, kiedy zasną dzieci, wkładam je w usta i przytrzymuję jak glabelle penisa, ale i zanurzam w sobie, trzymając przezornie za ogonek, w palcach, by się nie oderwał w trakcie łapczywego zacisku. Tego poranka Anna w lazurowym błękicie zamkniętym w tworzywie z lajkry jeździ po domu na swoim błękitnym longboardzie. Niby natura, ale podkręcona technobitem, myślę, jak na szczecińską gangsterkę przystało. We włosach poroże klasycznie z jednego rogu, reszta włosów swobodnie opadająca na przylądek odkrytych, cudownie smagniętych słońcem pleców. Pachnie seksem, choć wiem z naszych rozmów, że uprawiamy go w ostatnim czasie głównie same ze sobą, roślinami i wodą. Nie wykluczamy jednak tak do końca, że ze sfery naszych zainteresowań człowieka. Przejeżdżając obok mnie na longboardzie, Anna rzuca w przestrzeń. Szpila, czy ty miałaś kiedyś squirt? Wstydzę się przyznać, ale to nie jest relacja z kłamstwem w tle, więc jednak wyznaję, że nie. Że jak dotąd nigdy. Ale też, że zawsze o tym marzyłam i wtedy dzieje się coś, co zmieni moją tożsamość nie do poznania. Oto dzięki instrukcjom Anny stanę się jeszcze tego samego wieczoru. Dzięki maszynce do golenia o wygięty i zgrabny łuk, perfekcyjnie drażniącym całą gąbczastą G-przestrzeń, podmiotem tryskającym, a nie tylko przedmiotem, naczyniem, które ktoś sobą napełnia, w które tryska tego wieczora, staje się skwirciarą. Tego dnia nie tworzymy wraz z rzeką dalszych scen. Obie wiemy, że do tej najbardziej upragnionej, a zarazem i najtrudniejszej, do świętych wód skwirtowych muszę przejść inicjację. Zakasajcie halki swoje i kłącza, które wam tutaj naniosłam, użyjcie. Przy rozłożonych nogach, delikatnie rozchyliwszy płatki swej peoni, kwiat swój rozewrzyjcie. Nie wstydźcie się. Wstydu do swojej wulwy nie zapraszajcie, bo z tego całe cierpienie pochodzi. Każda z nas ma kwiat swój na swój sposób przecudowny, najpiękniejszy, najnajszy. Jaki masz kwiat? Najnajszy. A ty? Najnajszy. A ty? A ty? A ty? Najnajszy. Kiedy dźgniecie owym kłączem tataraku, najlepiej zobaczcie, co się tutaj dziać będzie. Ziarenko wasze, pożądliwie przyjemności pragnąc, zryci na chawcie, żem to wnioski takie powyciągała. Niechaj każda dźgnie się kłączem i no jak najwyżej sklepienia firmamentu wulwy swojej i szuka owego pręcika, nektarnika. Muszelka, perełka, szczyt bram rozkoszy swego źródełka. Kosmos cały się otwiera, kiedy punkt się ten pociera. Podróżować będziesz między gwiazdami, podróżować będziesz pomiędzy czasami, przenosić się zdołasz, widzenia zaczniesz mieć będziesz. To jest brama przenosząca pomiędzy światami,
Fala idzie, fala wzbiera, potop idzie, zrywa się fala, jesteś nad nią, jesteś pod nią, unieś się na fali, spróbuj wód swoich, zanurzaj ręce w tej wodzie, nie daj odebrać sobie świętości, która płynie ze szczeliny twojej, starorzecza, die Spalt. Wody się wzbierają, napływają, wystąp z siebie. Nie chcemy niczego więcej, tylko tego samego, prawa do wytryśnięcia. Niechaj nadejdzie wielki potop świętej wody squirtowej. Oddajmy hołd wodzie, jesteśmy płynne, niech się upłynni wszystko. Niech wystąpi z brzegów, koniec regulowania rzeki, koniec wytyczania ram, nam, niewiastom, jak mamy płynąć. Rodzę świat i rodzę go z mokrego. Byłam rzeką, jestem rzeką, będę rzeką. Opowiadanie to dedykuję wspaniałej Hydrze, Annie Kłos i naszej wspólnej siostrze Odrze, starszej siostrze Nysy Kłodzkiej, w której topiono heksy. Epilog. A wiesz? Spytała mnie właśnie Odra. Teraz, kiedy właśnie skończyłam opowiadać wam tę historię. A wiesz, jakie zdanie z twojej książki lubię najbardziej? No jakie? Pytam. Rzeka zakwitła cała, pokryta spódnicami, kolorowymi halkami, sukniami. I taki tytuł, a wcale nie skwirciary, powinno nosić to opowiadanie. Dziękuję, że mogłam się z wami tym wszystkim podzielić. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nie to, czy się odbył spektakl, czy się nie odbył. Czy kiedyś ktoś zobaczy te nasze heksy, czy nie. Ale najważniejsze jest to, że wraz z Anną i z Odrą w jakimś sensie zmieniłyśmy proces twórczy. Pokazałyśmy, że tworzenie nie musi być oparte na indywidualizmie, na tym, że jakaś osoba twórcza zamyka się przed światem, wchodzi w stan natchnienia i pisze kosztem życia, które się toczy, kosztem, nie wiem, rodziny, bliskich, kota, psa, innych istot, kosztem w ogóle wszystkiego, co jest wyrzucone poza ten proces. Nagle oto spotkały się dwie istoty i tworzyły razem, kolektywnie, spółdzielczo, razem z Odrą, osobą, we trzy. I to było w tym wszystkim najpiękniejsze. I musiałam wam o tym opowiedzieć, bo wydaje mi się, że sam proces twórczy w dzisiejszych czasach wymaga totalnego przemyślenia. Trzeba wymyślić go na nowo. To już nie musi być patriarchalne, męskie, samotne, toksycznie romantyczne, dziwne, krzywdzące, aspołeczne. To może być po prostu proces płożenia, oparty właśnie o to, o czym są heksy. Płożenie, pełzanie w rzece razem, zanurzanie się, płynięcie razem, meandrowanie. Nie musimy tego robić dłużej samemu. I możemy włączyć do procesu twórczego inne bios. Nasza adaptacja powstała z Odrą. Odra ją pisała, w jakimś sensie również tworzyła. To jest bardzo ważne. Zrozumiałam to, pisząc dla was to opowiadanie, że to nie my jesteśmy we dwie autorkami tej adaptacji, tylko my trzy. Odra na tych samych prawach.
I dziś rozmawiałam z moim agentem literackim, wspaniałym Piotrem Wawrzyńczykiem o tym, że bardzo będę chciała wpisać osobę Odrę jako współautorkę. Mam nadzieję, że Anna się na to zgodzi. I wtedy mielibyśmy być może pierwszy w Polsce przypadek twórczości, w którym autorem danego dzieła jest nie tylko antropos, nie tylko człowiek. Bo moim wielkim marzeniem jest oddanie głosu innemu bios. I bardzo się cieszę, że mogłam stworzyć to opowiadanie i tę błękitną literaturę dla Was. I dziękuję, że zechcieliście mnie wysłuchać. Dobranoc.